sali rajców lęborskiego ratusza odbyła się wizyta gimnazjalistów zespołu szkół nr 3 oraz ich rówieśników z Włoch i Turcji, którzy przyjechali do Lęborka w ramach partnerskiego projektu szkół Comenius. Uczymy się przez całe życie. Projekt ten rozpoczął się w listopadzie 2013 roku. Planowane jego zakończenie jest na rok 2015. Głównym celem projektu jest przełamywanie barier i wzajemne poznawanie kultur krajów partnerskich. Projekt, który ma promować wartości, projekt, który ma pomóc młodzieży z tych trzech krajów, które uczestniczą w tym projekcie, poznać historię, poznać kulturę. Te spotkania tak naprawdę z młodzieżą dopiero się zaczynają, bo pierwsze, tak jak słyszeliśmy wcześniej, tutaj odbyło się w Turcji, tam byli sami nauczyciele z naszej szkoły, z Włoch i tureckiej. Później drugi był we Włoszech, tam już uczniowie z szkoły miejscowej byli, a teraz już pełna jest wymiana młodzieży, młodzież naszej szkoły, gości młodzież z Turcji, z Włoch. Wymiana w ramach projektu, którego głównym autorem jest nauczyciel języka angielskiego Halina Namyślak w naszej szkole. Wiele atrakcji czeka młodzież, która przybyła. No myślę, że nauczyciele również będą zadowoleni. Tak jak podkreślali, kapitalne spotkanie było we Włoszech. Wierzą, że w Polsce będzie jeszcze lepiej. Zresztą ja tak samo uważam, bo to, co zostało przygotowane dla młodzieży, myślę, że zadowoli ich tutaj ten pobyt. Młodzież spotkała się z burmistrzem miasta Witoldem Namyślakiem i zastępcą burmistrza Alicją Zajączkowską. Goście zapoznali się m.in. z historią budynku ratusza oraz otrzymali materiały promocyjne Lęborka.